powiedz, co to jest RCS. Co to jest RCS? Piękna wspólnota! To jest pani z Ukrainy? RCS kojarzy mi się z czystym serduszkiem. Do kamery, z fajnymi ludźmi. Tak, z fajnymi miłością, tak. Z zielonymi i z fajnymi ludźmi. Tak, z fajnymi prezentkami. RCS? RCS to jest droga do Chrystusa. To jest droga do prawdy. Do zbawienia. RCS, Ruch Czystych Serc, to wspólnota, która uratowała mi moją miłość. Całą młodzież Polski zapraszamy do gry w kartofla. Wspólnota ludzi radosnych i szczęśliwych, tak się bawi RCS! Wstąpienie do Ruchu Czystych Serc było dla mnie bardzo trudną decyzją, ponieważ moja poprzednia droga była ciężka, była z dala od Pana Boga, bardzo błądziłam. Myślałam, że poradzę sobie sama z własnymi słabościami, z wątpieniami. Ruch Czystych Serc jest dla mnie oazą takiego spokoju, jest moim schronieniem. Dzięki tej właśnie wspólnocie wiem, że nie jestem sama. Że nie jestem sama właśnie ze swoimi problemami, przeżyciami i zranieniami. Ruch Czystych Serc również stawiam na mojej drodze wiele wspaniałych osób, które razem ze mną pragną żyć w czystości, tej czystości cielesnej, ale również czystości umysłu, ale również pragną ze mną pogłębiać więź z Panem Bogiem. A sądzę, że to właśnie Bóg jest naszym lekarzem, że On leczy nasze serca. Ruch Czystych Serc pokazał mi również, że można inaczej kochać, że można żyć inaczej, że Pan Bóg jest naprawdę lekarzem naszych dusz, tylko trzeba zaufać i powierzyć Mu się w całości. Zwątpienia, bóle i lęki odejdą, jeśli my odpowiemy na Jego miłość naszą miłością. No właśnie zaczynam czytać Przed nami miłość. Co to jest miłość? Miłość to jest relacja z osobą, między osobami. Miłość to jest miłość. Ja mogę powiedzieć, co to jest miłość, ale nie chcę się kameruje. Cicho, na 3-4 Sandra, Bóg jest miłością. Nie, miłość to jest jak chcemy bardziej dobra kogoś niż naszego, tak mi się wydaje. Jak ktoś swoje frytki oddaje drugiej osobie. Na przykład, a jak po prostu poświęcamy różne ważne sprawy dla kogoś innego. Miłość to jest Pan Bóg. Najpiękniejsze uczucie na świecie. A co to jest czysta miłość? Czysta miłość to jest taka, która można znaleźć w hymnie do miłości Świętego Pawła. Pierwszy list do Koryntian, nie, tak, 13 rozdział. Tam jest wszystko, cała definicja miłości. Bóg jest miłością, a czysta miłość to jest taka bez grzechu. Ciężko mi się skupić. Nieegoistyczna, tak. Bezinteresowny dar z siebie samego. Służba ludziom. Miłość jest postawą wobec drugiego człowieka, czynami wobec niego. Kiedyś tego doświadczę, ale jeszcze nie wiem. Miłość to bezinteresowny dar z siebie, przede wszystkim. Komu? Drugiej osobie i Panu Bogu. Wierny, poczekam, nie mogę sobie przypomnieć. Nie. Co to jest miłość? Proszę powiedzieć, co to jest miłość. Miłość to jest wtedy, kiedy coś boli i po męża można iść, prawda? Miłość cierpliwa jest. Miłość jest zazdrosna. Miłość to jest bardzo fajna rzecz, bardzo fajna sprawa, ale ja mam taki głos, więc... No i miłość jest na pewno najważniejszą rzeczą w życiu. Myślę, że dojrzewam w takim takim stopniu patrzenia na związki, na relacje. Czyli kiedyś na przykład cały czas chciałam właśnie żyć w czystym związku, mieć piękne małżeństwo i piękne dzieci i tak dalej, ale teraz widzę, że z tych marzeń takich bardzo utopijnych, ale realnych, bardziej myślę nad tym, że ja będę musiała służyć tej drugiej osobie, że będą trudne momenty, że to nie będzie tak łatwo, ale gdzieś jak tam obserwuję niektóre takie właśnie szczęśliwe małżeństwa, to widzę, że radości też jest dużo. No i to widać, bo właśnie na rekolekcjach są takie małżeństwa i można właśnie patrzeć na małżonków, na dzieci i to jest wspaniałe. Czy chcecie okazywać sobie coraz głębszy szacunek i żyć w doskonałej wierności małżeńskiej? Chcemy. Czy chcecie wspierać się wzajemnie w troskach i radościach, w zdrowiu i chorobie, służąc sobie z serca i modląc się za siebie aż do końca waszego życia? Chcemy. Bóg Wszechmogący, z którego pochodzą nasze dobre pragnienia, niech umocni waszą wolę i wspiera was łaską, abyście wiernie wypełniali święte ślubowania, dzisiaj podobione, i zasłużyli na życie wieczne. Amen. Nasze dzieciątka również, które są przy was. Taka piękna modlitwa. Wejrzyj, Panie, na te piękne dzieci, które są obecne w tym kościele. Błogosław je dziś w swojej dobroci. Niech dostają w łaskach i rozwijają się w mądrości. Otoczone Twoją łaską i miłosierdziem, niech poznają i miłują siebie i niech strzegą przykazań, aby osiągnąć szczęście doczesne i wieczne. Czystość to jest życie w zjednoczeniu z Panem Bogiem. Czyste serce to być w uświęcającej, nie uprawiać seksu przedmałżeńskiego. Formacja RCS no to jest wspólnota jednocząca ludzi o bardzo podobnych poglądach, w sumie o takich samych. O tym, że chcą żyć w czystości przedmałżeńskiej, to jest przede wszystkim. Ja odkąd w sumie byłam nawet bardzo mała, mama mi tłumaczyła te sprawy, to zawsze myślałam w taki sposób, że chciałabym tak jak moi rodzice, chciałabym żyć w czystości do ślubu. Chciałabym dopiero współżyć ze swoim mężem po ślubie. Chciałabym być czysta też w taki sposób, żebym była wolna od wszystkich nałogów, od takich złych przyzwyczajeń. Mam nadzieję, że formacja RCS, która jest właśnie takim czymś, że to mi pomoże w dążeniu w tą dobrą stronę. Zrozumiałam tak naprawdę, jak bardzo kocham Boga i jakie to jest wspaniałe tak Go wielbić, w taki sposób, z takimi ludźmi, właśnie w takiej formacji. Z ludźmi, którzy mają identyczne poglądy, którzy mają te dobre wartości. To jest być też w zjednoczeniu z Panem Bogiem. No, się podobaliśmy, nie kończymy się. To nie jest proste. Jak już nie pamiętamy kroku, ważne, żeby improwizować. Moim zdaniem Pan Bóg uczestnikom Ruchu Czystych Serc daje niesamowitą radość, wiarę, pewność w sens tego, co się tutaj dzieje i czego się podjęli w życiu. Bynajmniej ja tak tego doznałem. I po prostu ja z dnia na dzień tutaj, chociaż przyjechałem bardzo sceptyczny i właściwie miałem tutaj nie być. Gdzieś tak przypadkiem ktoś tam o tym powiedział, miałem chwilę czasu. Pomyślałem sobie, no to dlaczego nie? Jadą moi znajomi, fajni znajomi, więc dlaczego miałem się z nimi nie zabrać? No i wylądowałem tutaj i nie myślałem w ogóle tak, nie myślałem tak poważnie o Bogu, a przez te kilka dni nagle zaczęło się coś w moim życiu zmieniać. I to stało się niesamowitą przygodą, która zainspirowała mnie do tego, że ja chyba wiem, co chcę w życiu zrobić. Ja chyba poznaję sens tego wszystkiego. I może teraz plotę po prostu, ale nie wiem, co mam mówić, bo to jest po prostu taka niesamowita radość. No i coś pięknego, kurczę, no nie wiem. To znaczy być sobą dla Boga. Dla mnie RCS to jest budowanie osobistej relacji z Jezusem. Który jest miłością. I uczenie się tej miłości bez względu na to, w jaki sposób ona ma być realizowana, w jakim powołaniu. Czy będzie to powołanie do małżeństwa, czy do zakonu, do kapłaństwa, czy może nawet do życia samotnego, żeby oddawać się innym ludziom. RCS daje mi właśnie podstawy do życia tą miłością, bo wiara to nie jest coś niedzielnego, tylko coś, czym żyję każdą sekundą mojego życia. I tak jak sportowiec bez treningu nie wygra olimpiady, tak człowiek bez ciągłego umacniania się, ciągłej lektury Pisma Świętego, ciągłego wzrastania i modlitwy nie jest w stanie ciągle żyć miłością. Nie można spoczywać na laurach. To nie jest tak, że pewnego dnia udało mi się nawiązać pewien kontakt z Jezusem i stwierdzam, aha, dobrze. Nie, ja muszę tą relację pogłębiać. I tego właśnie uczy mnie RCS, również wzrastania we wspólnocie, ponieważ drugi człowiek jest naprawdę wielkim skarbem, jest prezentem od Boga dla mnie. I wiele naprawdę można się nauczyć od drugiego człowieka. Drugi człowiek jest też wsparciem, trzeba mieć też tego świadomość, że nikogo nie spotykamy przypadkiem. Właśnie ostatnio usłyszałam takie słowa po angielsku, przypadek to coincidence i właśnie jeden ksiądz powiedział, że nie ma czegoś takiego jak coincidence, jest God incidence. Zawsze Bóg działa w każdej sekundzie naszego życia, musimy starać się zauważać to. Dlatego, aby być szczęśliwym, należy zauważyć, że my idziemy z Jezusem. Jeżeli jesteśmy z Nim, nic złego nam się nie może stać, tylko musimy Mu się oddać cali, w pełni i być Jego żołnierzami, tak jak jest napisane w liście do Tymoteusza. I o to właśnie chodzi w RCS-ie. Myślę, że to jest zło, którego trzeba uciekać. Jak najdalej. Rób co chcesz i kochaj innych. Ja jestem w RCS-ie już 4. rok. No i naprawdę staram się wcielać te zasady w życie i nimi żyć. I co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć, że to, co obecnie wydaje się najbardziej atrakcyjne, czyli jakieś związki bez zobowiązań albo robienie to, na co ma się ochotę, wcale tak naprawdę człowieka nie uszczęśliwia. Właśnie paradoksalnie chyba taka ciężka praca, wymaganie od siebie, jakiś taki nawet ból, czy coś w tym stylu właśnie pozwala człowiekowi rosnąć i potem jak się okazuje, to dużo jest takich osób, nie wiem, nazwijmy to niewyrośniętych skarbów i nawet mają dużo lat, a czasem zauważam w rozmowach po zachowaniach, że nie potrafią na przykład coś siebie dać, w sensie wyrzec się czegoś dla drugiej osoby, okazywać jej taki szacunek, w którym nie naruszam tylko dystansu między jedną a drugą osobą, że potrafię poświęcić nawet jakąś dobrą rzecz swoją, nie wiem, jakiś taki prosty przykład, poświęcić na przykład coś przyjemnego, nawet coś dobrego dla tej drugiej osoby, żeby jej pomóc. I ja myślę, że po prostu tego uczy RCS. RCS to jest nie tylko bardzo głęboka taka formacja duchowa, ale to jest też naprawdę wzrastanie w charakterze. RCS jako styl życia? Dla mnie jest to płynięcie pod prąd, ponieważ dzisiejszy świat proponuje po prostu przyjemność, życie chwilą. Nie jest istotne, jakie będą tego konsekwencje. To jest istotne właśnie, co ja zauważam wielokrotnie w rozmowach z moimi rówieśnikami, że konsekwencje nie są istotne. Jest ważne to, co tu i teraz. Ale trzeba mieć świadomość, że tak nie jest. I czy na pewno warto dla tej chwili przyjemności zmarnować sobie całe życie, zranić wielu ludzi, tylko po to, żeby w jednym momencie było przyjemnie. Życie to wielka walka, ale jej efekt jest tego wart. Seks przed ślubem, tak czy nie? Nie. Dlaczego? Ponieważ to jest grzech. Na pewno nie. Czemu? Ponieważ Chrystus uczy nas, że tylko prawdziwa miłość dopiero po ślubie może być w ten sposób jakby spełniona. I na pewno nie przed ślubem. Ruch Czystych Serc zrodził się z inspiracji nauczania Jana Pawła II na temat teologii ciała. Ojciec Święty w pierwszych 5 latach swojego pontyfikatu poruszał bardzo ważną problematykę teologii ciała, a więc spraw związanych z naszą płciowością, seksualnością, z sakramentem małżeństwa. I Ojciec Święty podkreślił bardzo ważną prawdę. Powiedział, że nie można zrozumieć chrześcijaństwa bez zrozumienia objawionej prawdy o znaczeniu ludzkiej seksualności. Nie można zrozumieć chrześcijaństwa bez zrozumienia objawionej prawdy o ludzkiej seksualności. Jak ważna to jest dziedzina w życiu człowieka. Bo w tej dziedzinie jest Bóg obecny w sposób szczególny ze swoją stwórczą mocą i miłością. I w trakcie tych swoich katechez Ojciec Święty podkreślał bardzo ważną prawdę, prawdę objawioną, że małżeństwo jest sakramentem, a więc widzialnym znakiem niewidzialnej obecności Jezusa. I jedynym źródłem miłości jest Jezus. I małżeństwo jako sakrament jest ikoną Trójcy Świętej. Ikona Trójcy Świętej. A więc ta sama miłość, która jest w Bogu Trójcy Świętym jedynym, ta sama miłość, czyli Duch Święty, jeżeli małżonkowie są w stanie łaski uświęcającej, ich jednoczy ze sobą właśnie mocą tej stwórczej miłości. Miłości, która jednoczy, że mąż i żona stają się dwoje jednym ciałem i wtedy to najbardziej intymne zjednoczenie małżonków staje się źródłem wzajemnego uświęcenia. Bezinteresowny dar z siebie, z całego bogactwa osoby, a więc tego bogactwa duchowego i cielesnego osobie współmałżonka w Jezusie Chrystusie na zawsze. I takie zjednoczenie i takie przeżywanie według Bożych zamiarów współżycia seksualnego jest możliwe tylko w sakramentalnym związku małżeńskim. Tylko tam. Każde świadome i dobrowolne koncentrowanie się na zmysłach, na doświadczeniu zmysłowym jest aktem, który pogłębia egoizm, który niszczy miłość, który sprawia, że w te relacje małżeńskie, relacje między kobietą, mężczyzną, wchodzi wchodzi egoizm, grzech, który niszczy ich wzajemne relacje i niszczy ich sam. Wprowadza coraz bardziej właśnie w rzeczywistość egoizmu. Absolutny egoizm to jest piekło. I ruch Czystych Serc rodzi się właśnie z nauczania Jana Pawła II na temat teologii ludzkiego ciała. I dlatego jest to ruch, który, można powiedzieć, jest jedynym ruchem na świecie, który został zainspirowany nauką Jana Pawła II i z tej inspiracji zrodziła się modlitwa zawierzenia ruchu Czystych Serc. Młodzi ludzie, którzy należą do tego ruchu, zawierzają siebie Jezusowi po to, żeby Jezus przygotowywał ich serca, żeby tak ich przemieniał, żeby byli zdolni stawać się bezinteresownym darem w sakramencie małżeństwa, żeby mieli czyste serce. I ruch Czystych Serc jest taką kliniką, największa klinika świata, w której Jezus dokonuje właśnie cudu oczyszczenia, przywracania utraconej dziewiczości, przywracania czystości serca i przyczynia się właśnie do tego, że małżonkowie później, mając czyste serce, będą w stanie łaski uświęcającej, będą przeżywać to najbardziej intymne zjednoczenie jako źródło wzajemnego uświęcenia, jako znak sakramentu małżeństwa, jako coś, co ich wzajemnie jednoczy, nie tylko między sobą, ale przede wszystkim ich jednoczy z Bogiem, z Jezusem Chrystusem, który jest jedynym fundamentem i źródłem ich jedności, ich miłości. Modlitwa zawierzenia ruchu Czystych Serc, ona równocześnie jest modlitwą, w której są zawarte zobowiązania, bo trzeba zawierzać siebie Jezusowi każdego dnia. Nie tylko jednorazowo, ale każdego dnia. I to zawierzenie ma się przekładać na każdą chwilę życia człowieka. A więc przede wszystkim to zawierzenie ma się wyrazić w zobowiązaniu codziennej, wytrwałej modlitwy. W zobowiązaniu takiego ułożenia sobie planu dnia, że w tym programie dnia będzie harmonia. Taka harmonia, gdzie będzie czas na modlitwę, na pracę i godziwy odpoczynek. I wtedy, pełniąc tak wolę Bożą, będzie człowiek otwarty na leczące, uzdrawiające działanie łaski Bożej. I w zabawie, gdzie błogosławiona Karolina jest tą, która oddała życie w obronie czystości, właśnie w tym sanktuarium, w zabawie, ruch Czystych Serc ma swoje światowe centrum. Dlatego, że błogosławiona Karolina, ona żyła prawdą objawioną, tą prawdą objawioną o godności ciała człowieka, takiej godności, którą objawił nam Jezus Chrystus. Godności, która mówi o tym, że człowiek jest świątynią Ducha Świętego, że nikt nie ma prawa do współżycia seksualnego, to prawo dopiero daje Jezus w sakramencie małżeństwa. Nikt nie ma prawa do przedmiotowego wykorzystywania swojego ciała czy ciała drugiego człowieka, bo to jest niezgodne z miłością, bo to jest przeciwieństwem miłości, to jest znakiem ordynarnego egoizmu, który niszczy miłość i który właśnie wprowadza człowieka w rzeczywistość absolutnego egoizmu, czyli rzeczywistość piekła. Dlatego błogosławiona Karolina jest patronką ruchu Czystych Serc, bo ona przez modlitwę, przez ścisłe zjednoczenie z Bogiem, ona wiedziała, ona rozumiała, że lepiej oddać życie, aniżeli stracić cnotę czystości, aniżeli zgrzeszyć. i ona jest tą, która stawia się za młodzież Ruchu Czystych Serc, której pośrednictwo są wypraszane łaski dla tych, którzy chcą żyć właśnie w duchu Chrystusowego błogosławieństwa, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Gracias. jakąś wątpliwość, proszę przyjść do śmierci.